Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę najpierw. Bardzo proszę o elektroniczne składanie. Pan radny Rachwał, potem Ścigalski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo Radni, ja mam interpelację w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta o przeprowadzeniu konsultacji na temat skrócenia czasu handlu na terenie gminy Kraków. Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę i święta ma duże grono zwolenników, jednak niemniej jest przeciwników takiego rozwiązania. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, zarówno jedni, jak i drudzy mają swoje racje i argumenty godne uwagi. Przeciwnicy handlu w niedzielę i święta w swojej argumentacji kierują się przesłankami natury etycznej, personalistycznej oraz religijnej. Ich argumentacja jest konkretna i przejrzysta. Mówią wprost, że pracownicy marketów i hipermarketów też mają prawo Pani do świętowania bo będzie zaraz kara. I godnego odpoczynku, Panie że mają rodziny, o które muszą się troszczyć, dzieci, z którymi powinni spędzać jak najwięcej czasu. Przeciwnicy handlowania wskazują na fakt, że w polskich realiach, gdzie panuje wysoka stopa bezrobocia, każdy stara się szanować swoją pracę. Również zwolennicy handlu w niedzielę i święta, do których należą właściciele sklepów, głównie koncerny międzynarodowe, właściciele dużych sieci handlowych, organizacje biznesowe, różnorakie organizacje handlowe, a także niemałe grono konsumenckie, wskazują głównie na korzyści finansowe oraz względy praktyczne. Zasłaniają się m.in. argumentami pozornej troski o klienta, mówią, konsumenci chcą kupować i naszym zadaniem jest stworzyć im taką możliwość. Wielu socjologów stwierdza, że zmieniamy się społeczeństwo zainteresowane głównie konsumpcją. Robiąc zakupy w niedzielę, musimy pamiętać, że naruszamy godność i wolność ludzi zmuszanych do pracy. Oni też, tak jak my, klienci, mają prawo do odpoczynku ze swoimi najbliższymi. Rada Miasta Krakowa podjęła próbę ograniczenia handlu w niedzielę, Wigilię i Wielki Piątek. Ostateczna decyzja ma być poprzedzona szeroką konsultacją wśród społeczności naszego miasta. Proszę pana prezydenta o informację, na jakim etapie są prowadzone owe konsultacje, w jakim zakresie i przy pomocy jakich środków technicznych. Rozumiem, że zainteresowane strony będą miały możliwość wypowiedzenia się w temacie ograniczenia handlu na terenie gminy Kraków przyjętej uchwałą propozycji Rady Miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Ścigalski do protokołu. Bardzo proszę, pan Mirosław Gilarski. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić się jedną interpelację dotyczącą komunikacji, płynności ruchu od strony Podgórza, Dębnik, przy moście Zwierzynieckim w kierunku centrum miasta. Kilka miesięcy temu wyodrębniono pas dla komunikacji zbiorowej, co generalnie można uznać za dobre posunięcie. Natomiast sytuacja związana z tym, że wiele samochodów jadących w kierunku centrum ze strony Podgórza od Dębnik, czyli od ulicy Praskiej poprzez ulicę Generała Zielińskiego i most Zwierzyniecki, stoi w korkach już na stronie Podgórskiej, czyli od ulicy Praskiej. Czyli mamy od ulicy Praskiej aż do samego Salwatora bodajże 2-kilometrowy korek. Dlatego apeluję tutaj do Państwa, poprzez Pana Prezydenta, o być może istnieje możliwość wydłużenia świateł na Salwatorze albo przy lewoskręcie przy moście Zwierzynieckim, tak aby nie było konieczności stania w kilkudziesięciominutowym korku tych wszystkich pojazdów, które jadą do centrum. Tak jak powiedziałem, sytuacja się znacznie pogorszyła od wyodrębnienia tego pasu dla komunikacji zbiorowej. Ja również uważam, że trzeba tworzyć takie rozwiązanie, aby komunikacja zbiorowa miała priorytet. Natomiast w tym konkretnym przypadku przy ulicy Księcia Józefa, tam w miejscu, gdzie kończy się choćby ścieżka rowerowa, powoduje to, tak jak powiedziałem, znaczne pogorszenie płynności ruchu. Na tym cierpią mieszkańcy, szczególnie podgórskiej strony, tych, którzy wjeżdżają na most Zwierzynieckie. Także bardzo proszę o analizę i o poprawienie płynności ruchu w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Barbara Nowak.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja zwracam się do Pana Prezydenta o informację szczegółową na temat liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych do realizacji nauczycielom we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Kraków, tych oczywiście, które nie wynikają z naturalnego przekroczenia pensum. Proszę również o informację na temat liczby nauczycieli emerytów zatrudnionych w krakowskich szkołach i liczby godzin, jakie realizują. Bardzo proszę Pana Prezydenta o informacje na temat otworzonych w roku 2012 i otwieranych od września w 2013 roku punktów klubów Malucha prowadzonych przez osoby prywatne i inne podmioty niesamorządowe, a także o liczbie opiekunów dziennych i niań w mieście Krakowie. I kolejna sprawa. W ogólnopolskich mediach pojawiła się informacja o wyjątkowo efektywnej pomocy zwalnianym nauczycielom oferowanym przez Gminę Miasta Kraków, oczywiście jeżeli chodzi o zatrudnienie w nowym miejscu. Cała Polska dowiedziała się o tym, że każdy zarejestrowany w Grodzkim Urzędzie Pracy bezrobotny nauczyciel ma przydzielonego asystenta, który wraz z nim szuka dla niego nowego zatrudnienia. Niestety nauczyciele nie potwierdzają tych rewelacji. Nic nie wiedzą o asystentach, a oferowane kursy są po prostu żenujące. Przykładowo są to kursy pisania CV, kurs komunikacji interpersonalnej i tym podobne. Jednym zdaniem miasto Kraków nie przygotowało się do sytuacji, która była do przewidzenia już od 2009 roku, kiedy to ogłoszono reformę programową szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Bardzo proszę Pana Prezydenta o dane na temat liczby nauczycieli zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, propozycji przygotowanych dla nich w zakresie przekwalifikowania i ofert zatrudnienia, a także efektów działań Urzędu Pracy, czyli nowych miejsc pracy dla zwolnionych nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani dr Prokop-Staszewska. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Interpelacja w sprawie dotyczy osiedla przy ulicy Chabrowej i Orli Gniazd, to jest około 61 domów w rejonie Tonie, czyli dzielnica Krowodrza. W imieniu mieszkańców, którzy mnie wczoraj zawezwali o godzinie 19, proszę bardzo, tak, wydziały architektury, ZIKIT i ochronę środowiska. Odpowiedź. W imieniu tychże mieszkańców proszę o udostępnienie planów i określenia zamiarów budowlanych przy ulicy Łokietka i skrzyżowaniu z ulicą Orli Gniazd. Proszę o odpowiedź, jak mieszkańcy, którzy korzystają od 20 lat z drogi przy ulicy Orli Gniazd, bo nie ma innej drogi, mają dojeżdżać, jeśli prawdą jest, że ZIKIT ma oddać tą drogę hemobudowie. I trzecie pytanie, kto dał pozwolenie na wycinkę drzew, które stanowią naturalną izolację osiedla od ulicy Łokietka? To jest teren nawiewowy, jeden z kanałów nawiewowych dla miasta Krakowa. No w świetle tego, jak mówimy o smogu, to się wpisuje. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Co? Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Edward Poremski. A więc pan Sławomir Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam dwie interpelacje. Chciałbym tylko jednej powiedzieć tutaj przed Państwem. Rzecz dotyczy sklepów alkoholowych 24-godzinnych. Prowadziliśmy tutaj w trakcie debaty publicznej dyskusję na ten temat. Jedną z uwag, które padła, to właśnie to, że dostępność alkoholu w tak nieograniczonej formie może być przyczyną zachowań chuligańskich i też nadmiernego pijaństwa w centrum. Chciałem zapytać, czy i jaki to ma właśnie wpływ na bezpieczeństwo, na sposób reagowania władzy w tym zakresie. Myślę, że to generalnie jest jakaś błędna polityka, bo ona obniża też wpływy lokali gastronomicznych, więc pytanie, czy mamy w ogóle jakąś strategię w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Komarowicz.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki dość ciekawy problem. To jest problem związany z uzależnieniem dzieci i młodzieży od gier komputerowych, jak i również od zagrożeń, które występują w sieci internetowej i portali społecznościowych. Chciałbym się dowiedzieć, czy my jako miasto mamy jakieś programy profilaktyczne z tym związane, czy jest jakiś zintegrowany program, który jakby pomaga naszym dzieciom w Krakowie jakby zwrócić uwagę na tego typu zagrożenia. Prosiłbym pana prezydenta właśnie o odpowiedź na te pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Agata Tatara. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, mam dwie interpelacje. Pierwszą poproszę o podanie liczby dyrektorów emerytów zatrudnionych na stanowisko dyrektora w placówkach samorządowych oraz liczbę pracowników administracji, którzy również przebywają, już mają prawa emerytalne. Proszę równocześnie o wykaz dokładny tych placówek. I druga interpelacja, ponieważ w tym roku mieliśmy bardzo dużo konkursów na dyrektorów szkół samorządowych. Bardzo proszę o podanie informacji, ile stanowisk dyrektorów szkół zostało powierzonych w wyniku nierozstrzygnięcia konkursów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Marta Patena. Ja dzisiaj swoją interpelacją chcę się wpisać w tą grupę, która nie wyraża żadnych pretensji. Wręcz przeciwnie, chciałam podziękować Wydziałowi Edukacji za to, że w poniedziałek mogła być otworzona harcówka w Szkole Podstawowej nr 34 przy ulicy Urzędniczej. Proces trwał ponad 2 lata, ale wreszcie się udało i za to dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Józef Pilch, to właśnie, to jest komunikat oświadczenia, ale niech będzie. Bardzo proszę napisać to, złożyć to na piśmie. Józef Pilch do protokołu. I w ten sposób zakończyliśmy interpelację.